ja mam takie pytanie, bo ksiądz mówił o wczoraj takich wielu różnych rzeczach i mi się tak skojarzyło, właśnie mój znajomy opowiadał, że czy ksiądz w ogóle myśli, że takie rzeczy są możliwe? Jak jeden znajomy opowiadał mi, że jest taki las, do którego nikt nie chodzi, to jest może śmieszne, tak? Ale może wiele osób też zadaje sobie takie pytanie, że tam straszy, że tam ktoś popełnił samobójstwo, że tam ludzie nie powinni chodzić. Czy ksiądz wie, że takie miejsca mogą być i czy ludzie, no bo wiele młodych osób tak wie, że takie miejsca są, przynajmniej no, słyszało o czymś takich z opowieści znajomych, no i jakich jest stosunek księdza, czy takie miejsca rzeczywiście mogą być, czy nie powinno się ich odwiedzać? Więc moja odpowiedź będzie, i często z mojego doświadczenia, z doświadczenia moich kolegów, no nie z Polski, bo akurat ich nie znam, ale ze świata, z tego co czytałem, studiowałem. Więc czasami są takie rzeczy, to jest folklor, ale czasami takie miejsca istnieją. To co mówią inni, i to sam przeżyłem, są to miejsca, gdzie, załóżmy, dokonano jakichś mordów, pola bitew, gdzie kiedyś, na przykład, pamiętam takie zdarzenie, wybudowano duże osiedle, gdzie było cmentarzysko Indian. Oczywiście zrównano to, wybudowano domy i potem działy się rzeczy dziwne. Ja przeżyłem miejsce, gdzie działy się rzeczy bardzo dziwne, gdzie potem doszliśmy do wniosku, że tam stał szpital. A wiadomo, co się w szpitalach dzieje, prawda? Ile tam aborcji się dokonuje, ile ludzi czasami pomaga się im umrzeć i tak dalej, i tak dalej. Ile ludzi umiera w grzechu, bez żadnej wiary. Miejsca, które są, co my tak mówimy, nawiedzone. Jak wczoraj tłumaczyłem, miejsca, przedmioty mogą być opętane, ewentualnie byłbym miejscem, jak to chyba ksiądz Mieczysław wspomniał, gdzie dusze mogą za zezwoleniem Boga przychodzić i prosić o modlitwę. Ale oczywiście z tego robi się tanie sensacje, przychodzą kamery, robią programy, bo tam w tym domu straszy, bo coś się dzieje. Ale często same są tylko opowieści, żeby nastraszyć małe dzieci. Więc moim osobistym zdaniem są takie miejsca. Jeżeli są, to nie należy robić z tego sensacji. Albo należy odprawić egzorcyzmy, i to często księża robią po cichu, albo należy zastanowić się, czy ktoś nie potrzebuje tam pomocy. Co się wydarzyło, jeżeli to jest jakiś lasek? Dziś jest lasek, ale może 80 lat temu to nie był lasek, prawda? Jedziecie na pola bitwy I wojny światowej, gdzie są okopy. Ile tam chłopaków zginęło? Tam były rzezie przecież. Tam przetrwanie, jak mi ktoś opowiadał, to było 15 minut młodego żołnierza na froncie pierwszej wojnie. To było takie przeciętne, 15 minut przetrwanie jego życia. Więc co tam się działy za rzezie? I tam dzisiaj są pola uprawne, tam dzisiaj gdzieś domy są wybudowane i o tym się nikt nie mówi. Więc nie wiem, czy odpowiedziałem na pytanie. Czasami są to bajki, sami są to opowieści dla dzieci, ale takie przypadki są. Nie trzeba się bać. Jako chrześcijanie się nigdy nie boimy. Boją się ludzie, którzy nie wierzą, ludzie robią sensacje. To nie jest strach. Jeżeli dom jest opętany, to nie jest miła rzecz. Bo jak powiedziałem wczoraj, dzieją się rzeczy nieprzyjemne. Szatan jest tam i robi różne rzeczy nieprzyjemne. Jeżeli to są tylko dusze ludzi, jeżeli to są ktoś o pomoc, w tym momencie to są nie rzeczy przyjemne, tylko ktoś zwraca uwagę. O tak to powiedzieć. Zwracam uwagę, stukam. Pukanie. Pamiętam, jeden ksiądz właśnie, Dennis McManus, opowiadał, że był w takim domu i chodziło, że ktoś, nie wiadomo, czy to był zły duch, czy to była czyjaś dusza. I opowiadał, już nie pamiętam dokładnie, że powiedział, jeżeli jesteś, potrzebujesz pomocy, to zastukaj 3 razy. Zastukało 3 razy. Czy potrzebujesz modlitwy? I takim językiem się porozumiewali. Podejrzewam, że ten ksiądz nie kłamał, no bo jest za poważny i wiekiem, i stanowiskiem. Więc to się nie ma czego bać, to trzeba po prostu pomóc. I to jest chyba łaska od Boga, że ktoś ciebie będzie prosił o pomoc.
jeszcze ktoś? Szczęść Boże, księże Piotrze. Ja mam pytanie do księdza. Jezu. Sam się przestraszyłem, powiem szczerze. Kościół mówi, że dusze... Już spokojnie. Że dusze idą albo do nieba, albo do piekła, albo do czystca. Więc w takim razie skąd na świecie, skąd, nie wiem, w jakichś tak lasach, czy w domach, czy w ludziach przede wszystkim, te dusze się pojawiają? Bo mówiliśmy tu też o duszach, które w jakiś sposób sami żeśmy wezwali, te złe dusze. Ale na przykład jak to jest, że no Kościół nam mówi, prawda, że po śmierci te dusze są uwalniane, niebo, piekło i tak dalej, a skądś nagle na świecie pojawiają się domy, które potrzebują, ludzie, którzy są w domach, dusze ludzi, którzy potrzebują pomocy. No skąd się to bierze? Wczoraj ksiądz pan Mieczysław, prawda, mówił, że Pan Bóg daje czasami specjalną łaskę niektórym, żeby odpukowali w miejscu, w którym coś się wydarzyło, w którym grzeszyli. Przynajmniej ja tak też czytałem. I daje odpowiednio taką łaskę, to nie wszyscy, że na przykład ta dusza może poprosić o pomoc. Proszę poprosić o pomoc. Taka jest piękna książka, która ma imprimatum Kościoła i to działo się niedaleko mnie, gdzie ja tam mieszkałem w Szerburgu. I była zakonnica, która nagle przyszła jej siostra, współsiostra, która miała 35 lat, umarła. I ta zakonnica myślała, że to są duchy. No, oczywiście poszła do księdza, poszła do biskupa. A ta siostra mówi, nie, Pan Bóg mnie tu przysyła i daje mi wyjątkowo, żebym ci powiedziała, ostrzegła jeszcze raz, spisuj to wszystko, co ci powiem. Dla mnie to jest niesamowita książka. Ja ją mam, jest tak popokreślana i nazwa tej książki, proszę. Nazwa. To jest książka, która nazywa się Wspomnienie z czysta, chyba tak jest? Rękopis czysta, tak, rękopis czysta to się nazywa. Le manuscrit le pergotois to po francusku się nazywa. A rękopis czysta i to kiedyś właśnie, i mam tą książkę, nie jakoś tam talizman, ale jest niesamowita moc, jak ta siostra ostrzega. I to jest właśnie z doświadczeń ludzi, którzy doświadczeń mistyków, prawda? No, jak coś w książce dodać, to proszę bardzo. To jest doświadczeń mistyków, którzy przeżywają spotkanie z duszami czyste. Ale to są wyjątkowe sytuacje, prawda? W Fatimie się to działo, kiedy tak samo te rozmowy były przeprowadzane. Więc to jest łaska od Boga, który daje Bóg jakimś osobom z jakiegoś powodu. Pamiętam taki przypadek, kiedy na plebanii działy się dziwne rzeczy, nie? No i co ksiądz przyjechał na rekolekcję, to nie chciał tam mieszkać. Jak ksiądz przyjeżdża, to tam śpi. No i w pewnym momencie jeden przyjechał ksiądz i nagle jakiś w sutannie ksiądz tak przeszedł. No i przeszedł ten ksiądz i no i ten woła, księże, coś tam. Ale nagle zauważył, że on tak jakby przeszedł i w ogóle nie otwierając drzwi, więc włosy mu stanęły, które tam wszystkie miał na głowie i nagle zaczyna rozmowę z proboszczem. I proboszcz mówi, no nie chciałem księdzu mówić, bo to takie rzeczy się dzieją, dziwne rzeczy dzieją. No i w pewnym momencie na następnej nocy znowu się to samo stało. Ale ten tak zwany jakiś ksiądz stanął, gdzie były archiwa parafialne. I tam zaczął szukać coś. I znowu zniknął. I tak się zdarzyło. Więc wreszcie ten ksiądz mówi, trzeba coś zobaczyć. To były książki mszalne. Książki mszalne, które były z któregoś tam 200 lat do tyłu i zaczęli z proboszczem szukać. Wiecie, jak się msze odprawia, ksiądz musi odprawić tą intencję. I odczekał, szukał i nagle była jakaś tam intencja 1800 któregoś ten ksiądz i kilka intencji nie było odprawionych, nie było podpisanych. I w momencie, kiedy odprawili te intencje, nic już więcej na tej plebanii się nie stało. To był ksiądz, który musiał pokutować. Bóg mu dał tą łaskę, który musiał pokutować. I w ten sposób dał znak temu kapłanowi, który tam gdzieś był, szukaj, odpraw tę mszę. Ja je z jakiegoś powodu nie odprawiłem. I w tym momencie wszystko się ustało. To nie był żaden diabeł, to nie był ten. To była jakaś po prostu niesamowita łaska od Boga dla tego kapłana, który cierpiał w czyściu. Dlatego ja zawsze od tej pory, jak pamiętam historię, pilnuję moich intencji.